Serdecznie, teraz, panie, więc serdecznie witam Państwa na 40. webinarium Greenhouse Polska. Nazywam się Piotr Kanacz. Dziękuję Państwu za przyłączenie się do nas i chęć wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Planujemy, że potrwa ono około godziny. Na dzisiejsze spotkanie zarejestrowało się sporo osób, ponad 100 osób nawet spotkało. Wiedzieć, jakim zainteresowaniem się panu cieszy. 109 osób się zarejestrowało i w tej chwili z nami jest tutaj 60 uczestników. Także bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście nasze wydarzenie jest nagrywane, co sprawdziłem. Więc wspomnę jeszcze tylko, że dzisiaj jest piątek, 3 kwietnia. 2020 roku. W dniu dzisiejszym naszym ekspertem będzie pan Adam Kijowski, informatyk, doradca informatyczny klienta. I pan Adam przedstawi Państwu szereg informacji na temat WHO na cloud. Wysłuchamy również Państwa sugestii, opinii, pytań na przedstawiamy temat, jak te pytania będą do mnie przychodzić, ja będę dalej czytać głowę eksperta. Ale to nie będzie tak, że przed chwilą będziemy przerywać, tylko może jakimiś takimi blokami albo na koniec. Także muszę się mówić, że może na pytania będą tak na odpowiedzi, Państwo pytania będą chwilkę czekać. Także te wszystkie pytania prosimy zadawać poprzez taki czat w okienku questions. Tam będzie można zadać. Nasz prowadzący oczywiście postara się nam odpowiedzieć na tyle pytań, na ile wystarczy mu czasu po tej prezentacji. Zatem rozpoczynamy. Przekazuję głos panu Adamowi i życzę Państwu owocnego spotkania. Dzień dobry, witam Państwa. Z tej strony Adam Kijowski. Mam przyjemność poprowadzić dzisiaj dla Państwa prezentację na temat WHO na cloud. Witam wszystkich producentów, witam wszystkich dealerów, bo ta prezentacja skierowana jest właśnie do tej grupy, zarówno właśnie producentów, jak i dealerów. Omówimy sobie, jak te WHO okna w chmurze działają, na czym polega zasada przepływu dokumentów i gromadzenia w chmurze, jakie mamy zalety po stronie producenta, jakie mamy zalety po stronie dealera. Przygotowaliśmy dla Państwa taką ulotkę, do której link tutaj zamieściłem na dole. Jest to na chmurze google'owej, dlatego skróciłem troszkę ten adres, on jest taki nienaturalny, ale proszę go sobie przepisać. Jest to ulotka w formie PDF-u. Można tą ulotką zachęcać potencjalnych użytkowników do przechodzenia na wersję cloudową. Pokrótce omówię zalety, a potem przejdziemy do prezentacji takiej już na żywo, online. Zobaczycie Państwo, jak to funkcjonuje w chmurze. Zacznę może od zalet dla producenta. Jakie korzyści niesie ze sobą stosowanie, przejście na WHO okna cloud? Przede wszystkim pozbywamy się opieki takiej bezpośredniej nad komputerami naszych dealerów, gdyż cały program zainstalowany jest poza komputerem klienta. Jest to przechowywane, program odpalany jest na chmurze i nie mamy problemu z serwisowaniem podczas, nie wiem, jakiejś awarii komputera, utraty czy zniszczenia. Wszyscy, którzy mają dużą sieć dealerską, znają ten problem. Jeżeli coś stanie się u dealera, to trzeba ten program WHO okna ponownie instalować, serwer i tak dalej. W cloudzie nie ma takiego problemu, gdyż na chmurze jest to wszystko stabilne, administratorzy chmury czuwają nad tym, żeby wszystko działało 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Dodatkowo zyskujemy łatwość w aktualizacji baz danych, raportów, pluginów i wszystko, co się wiąże z funkcjonowaniem programu. Nie ma problemu z tym, że do każdego dealera trzeba tą aktualizację wysyłać, powiedzmy, osobno. Robimy to raz i cała chmura, cała sieć zostaje odświeżona. Są to niewątpliwe oszczędności czasu, pieniędzy,
poświęcanego właśnie na takie serwisowanie programu po stronie dealera. Te wszystkie zalety są też w tej ulotce, dlatego ja króciutko tylko hasłowo to jakby omówię, a resztę będziecie sobie mogli Państwo to doczytać. Przejdę teraz do zalet, które są po stronie dealera. Program nie wymaga instalacji, proszę Państwa, czyli możemy z każdego komputera, nawet znajomego, podejść do komputera, odpalić przeglądarkę internetową i zalogować się na własne konto, z którego uruchomicie własny program WH Okna we własnej wersji skonfigurowanej przez Państwa producenta. Tak jak poprzednio mówiłem, nie ma obawy o utratę tych danych. One zawsze tam będą. To jest gwarantowane przez profesjonalnych ludzi. To my naszą technologię postawiliśmy na chmurze firmy Amazon, więc jest to firma naprawdę stabilna, taka, która jakby gwarantuje to, że nic się nie wydarzy. Jest taki problem po stronie Państwa dealerów, że czasami współpracują z różnymi dostawcami, z różnymi producentami. I jeżeli między producentami istnieje rozbieżność wersji WH Okien, wtedy trzeba mieć dwie różne instalacje w dwóch różnych wersjach i czasami powoduje to problemy, że mamy niezgodność bibliotek i przy uruchamianiu programu program wymaga rejestracji bibliotek od nowa. Najlepiej jest, kiedy dwóch producentów ma tą samą wersję, ale to nie zawsze się udaje, bo my prowadzimy różne wersje programu, czasami mamy wersje rozwojowe i niektórzy po prostu jeszcze nie są na tych wersjach. Ale w chmurze ten problem nie istnieje, proszę Państwa, bo tak naprawdę nie macie programu na swoim komputerze, więc można mieć kilku producentów i każdy będzie na innej wersji, ale nie będzie żadnej kolizji, żadnych przeszkód, żeby te wersje po prostu funkcjonowały na tych cloudach w różnych wersjach programu WH Okna. Bardzo fajną zaletą, której do tej pory nie można było zrealizować, jest możliwość pracy na komputerach opartych na systemie iOS, czyli Apple'ach. Chmura, podłączenie do chmury, wystarczy program RDP, który jest dostępny w sklepie App Store i wystarczy zainstalować ten klient RDP i jest możliwość pracy na komputerach z systemem iOS. Jest to już temat przećwiczony, sprawdzony, są nasi klienci, którzy pracują właśnie na tych platformach i jest to jakby bardzo duże wyjście naprzeciw tego, że na komputerach tej firmy również można pracować na WH Oknach. Mamy klasyczne WH Okna, które wyglądają 100% tak samo jak WH Okna na Windowsie, bo one się odpalają tak naprawdę na Windowsie, tylko komputer firmy Apple łączy się właśnie poprzez klienta RDP do Windowsa. Jest to 100% zgodne, także tutaj też bardzo fajna zaleta przejścia na WH Okna Cloud. Możemy też stworzyć sieć dealerską w cloudzie, ale to za chwilę pokażę na diagramie przepływu danych i gromadzenia tych danych. I zostawię sobie jedną bardzo fajną zaletę WH Okna Cloud, której nie ma w klasycznej wersji, a jest ona dostępna tylko w WH Okna Cloud, ale to omówię to, powiedzmy to na samym końcu, kiedy już zrozumiecie Państwo, jak to wszystko funkcjonuje. Przejdę może do następnego slajdu. Pokrótce omówię, jak wygląda przepływ dokumentów pomiędzy dealerem a producentem. Tu stworzyłem prosty diagram przepływu, gdzie mamy komputer dealera, chmurka reprezentuje ten nasz cloud, gdzie zainstalowany jest program, całe środowisko i gdzie gromadzone są dane. Następnie przesyłane one są z clouda poprzez serwer komunikacji dealerskiej, ten sam, którego Państwo używacie do komunikacji wyślij, odbierz dokument i przesyłany jest po prostu do producenta. Tutaj opisałem przy tym komputerze dealera taki komentarz, że wystarczy przeglądarka internetowa i to jest właśnie cały clou tej technologii, że nic nie instalujemy na komputerze dealera, nic tam nie potrzeba instalować, żadnego środowiska, żadnych dodatków, żadnych bibliotek dotnetowych i tak dalej, to po prostu wystarczy przeglądarka internetowa, gdzie za jej pomocą wywołamy odpalenie WH Okna w cloudzie. Teraz pokażę Państwu, jak to wygląda na żywo. Odpalając przeglądarkę,
Wejdę na stronę, tutaj mam ten folder reklamowy, który opisałem tam w tym linku, także to jest dokładnie to, co można sobie pobrać. Mając przeglądarkę, wpisujemy adres cloud.wuhaokna.pl i to jest najważniejszy adres, którego będziemy korzystali przy uruchamianiu Wucha Okna w cloudzie. Tylko tyle i aż tyle. Wystarczy, że zalogujemy się na swoje konto. Ja tutaj mam stworzonego już dealera. Zacznę może od wersji dealerskiej. Po części potem omówię też, jak to wygląda od strony producenta, zakładanie dealerów, ale na początek prezentacji proponuję zobaczyć, jak wyglądają Wucha Okna odpalone w cloudzie. Naszym loginem jest adres mailowy, który podacie Państwo producentowi. On założy konto i hasło, które przyjdzie na Państwa maila, jest hasłem do zalogowania. Logujemy się. Program przekieruje nas do strony, która poprosi o generowanie połączenia. Klikamy w generuj połączenie i w tym momencie na chmurze uruchamiana jest Państwa instancja, czyli tak jakbyśmy wystartowali komputer. Startujemy z uruchomieniem tej wirtualnej maszyny, tego komputera w chmurze. On już wystartował. W rzeczywistości trwa to troszkę dłużej, około od 4 do 6 minut, dlatego że tam po prostu wstaje cały Windows. Tak jakbyście rano Państwo przyszli do pracy, włączyli komputer i startuje Windows. Dzisiaj niektórzy posiadacie Państwo komputery z dyskami SSD, więc ten Windows startuje szybciej, chyba że ktoś usypia, to jest w ogóle szybko. Ale klasycznie powiedzmy, że wstaje tam kilka minut ta maszyna i to jest dokładnie to samo. Więc załóżmy, że maszyna już jest podniesiona, Windows wstał, pobieramy plik połączenia. Otwieramy go za pomocą domyślnego tego programu RDP. Klikamy OK i program uruchomiony. Ja miałem zapamiętane hasło, dlatego nie wklejałem jeszcze hasła do połączenia i dlatego tak to szybko poszło. Dziś i w tej chwili widzimy klasyczne WH okna, takie, które Państwo znacie z wyglądu na co dzień pracując na programie. I to się niczym tak naprawdę nie różni. Działa bardzo poprawnie, jeśli chodzi o prędkość i responsywność programu. Ja teraz stworzę nowe zlecenie. Jest to wszystko, zaznaczam, uruchamiane w tej chwili w chmurze. Wybieram, powiedzmy, klienta, tworzę ofertę, zlecenie, przepraszam, wybrałem zlecenie, zrobimy szybkie okno. Jak widać, to jest płynna praca na programie. Nic tutaj nie spowalnia, zupełne odczucie, jakbyśmy pracowali na własnej wersji. A zaznaczam, że to wszystko jest teraz, odbywa się w chmurze. Zapisałem dokument i teraz prześlę ten dokument do producenta. Tak samo jak w klasycznej wersji. Zamykam, wybieram opcję wyślij lub odbierz zlecenie, łączę się z serwerem komunikacji, czyli wrócę do diagramu połączenia. Teraz dokument mam skreowany na WH Okna Cloudzie i prześlę go do serwera komunikacji dealerskiej, tak żeby trafił do producenta. Wracamy do clouda, wyślij, odbierz. To był dokument numer 5. OK. I dokument wysyłany jest do producenta. Za chwileczkę po przesłaniu dokumentu przejdę na własną wersję producencką, przepraszam, na swoim komputerze i jest to już klasyczna wersja producenta, czyli w tej chwili to, co widzimy, to jest moja prezentacyjna wersja producenta symulująca, tak jakbym był producentem. Wybieram wersję wyślij odbierz, wpisuję hasło, łączymy się z serwerem komunikacji dealerskiej i odbieram. Odebrano jeden dokument, czyli ten, który przed chwileczką wysłałem z clouda. Producent, wchodząc w istniejący dokument, otrzymał dokument wysłany zlecenie od dealerów. To jest ta piąteczka. Otwieramy, żebyśmy widzieli, że jest to wersja tego dokumentu. Opatrzymy sobie go jakimś komentarzem.
Ja już jestem po stronie producenta, ale po prostu wracając, będziecie Państwo widzieli, że to jest ten dokument. Tu sobie jeszcze wkleimy, żeby było widać w nagłówku tam w gridzie. Powiedzmy, że wybierzemy jakąś większą czcionkę. OK. Zapisujemy, czyli akceptujemy dokument, bo to jest dokument przesłany przez dealera. Nadajemy mu status zaakceptowany. OK. Nadajemy numer po stronie producenta, czyli to, co Państwo znacie z codziennej pracy. Dokument jest zapisany, tak. Wychodzimy. Następnie ponownie dokonujemy synchronizacji, wyślij lub odbierz dokument. Synchronizujemy dokumenty na serwerze komunikacji dealerskiej. Przełączę się w tej chwili na wersję dealerską w cloudzie i zobaczymy jeszcze sobie, jaki jest status dokumentu mojego zlecenia wysłany, ale już teraz będzie OK. Wyślij, odbierz. Przepraszam, wystarczy odbierz, bo nie miałem nic do wysłania. Czekamy na zamknięcie okna. OK. Dokładnie, zgadza się, odebrany jeden dokument. Teraz sprawdzimy, jak ten dokument wygląda. Czyli wszystko się zgadza, jest to dokument odesłany przez producenta, potwierdzony. Ja go tutaj zmodyfikowałem poprzez ten komentarz w nagłówku dokumentu. Czyli dokładnie działa to tak, jak w wersji klasycznej, ale nie mamy nic zainstalowanego na komputerze. Przejdę jeszcze na chwilkę do kolejnej możliwości WH okna w cloudzie, bo często Państwo pytacie, czy można tworzyć grupy dealerów. To znaczy, czy może być tak, że odzwierciedlając kilku pracowników w ramach jednego biura dealerskiego, można byłoby pracować na cloudzie? I odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej. Mało tego, ta grupa może być rozproszona, to znaczy jeden pracownik może mieszkać w Warszawie, drugi może mieszkać we Wrocławiu, a oni będą razem pracowali na tej samej bazie, bo łączymy się do clouda i pokażę tutaj Państwu taki schemat, który również przygotowałem, żeby to zobrazować. Wyglądałoby to mniej więcej tak, że mamy dokumenty zgromadzone w cloudzie na bazie dealera, natomiast możemy tutaj stawiać wiele komputerów w ramach tej bazy. Czyli kilku pracowników, ja tutaj przygotowałem, powiedzmy, że jest to trzech, ale może być to nieskończona ilość, pracowników, którzy będą pracowali na tej samej bazie jednocześnie i będą widzieli między sobą dokumenty, dokumenty gromadzone na serwerze dealerskim. Daje to naprawdę duże możliwości, które no, w tym momencie były nie do zrealizowania w łatwy sposób, żeby w ramach jednego biura dealerskiego pracownicy z różnych miejsc pracowali na tej samej bazie i mieli dostęp do tych samych dokumentów. Dlatego może być jakaś osoba, jakiegoś superwizora, który nad tymi dokumentami może też mieć jakąś pieczę, jeżeli byłyby one przesyłane z różnych miejsc. Dalej wygląda to już normalnie, czyli przesyłanie do producenta poprzez serwer komunikacji dealerskiej, odsyłanie dokumentów. Pokażę, oj, coś mi się tutaj wyłączyło. Jakiś problem, ach, to chyba... Mam problem z monitorem. Nie wiem, czy mi się to nie odłączyło. Przepraszam Państwa. Może się uda wrócić. A jeżeli nie, to o jest. Wrócimy jeszcze na chwilkę do dokumentu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Piotr mi potwierdza, ale... Dobrze, dobrze. Po prostu monitor mi się wygasił, nie wiem dlaczego, może coś po prostu z połączeniem na gnieździe.
Chciałem jeszcze pokazać, bo jest pewna różnica w funkcjonowaniu WH Okna w cloudzie odnośnie raportowania i wydruku tych raportów. Nie? Dlatego, że całe środowisko wykonuje się zdalnie, teraz trzeba by w jakiś sposób wydrukować dokumenty. Ja sobie otworzę istniejący dokument, może być ten przesłany przed chwileczką. On już jest w trybie do odczytu. Pokażę, jak wygląda sprawa wydruku. Normalnie mamy, tak jak do tej pory, podglądy raportów. Za chwileczkę powiem jeszcze o raportach, jak wygląda sprawa personalizowania raportów dla każdego dealera. Natomiast jeśli chodzi o wydruki, robimy to w ten sposób, że ten dokument, ten raport oferty czy czegokolwiek, coś by się tam potwierdzenia czy innych dokumentów potrzebnych do wydruku, realizujemy poprzez zapis do pliku PDF. Komputery w chmurze są przygotowane tak, że zapisują ten raport, ten wydruk na lokalnym dysku na Państwa komputerze. Jest to najczęściej C-Export, bo taki katalog użytkownicy WH Okien mają najczęściej instalowane. On się też zakłada poprzez WH Okna. I proszę zobaczyć, ja ten dokument, jest to oferta, zlecenie numer 5, zapiszę w PDF-ie na moim dysku. Program w chmurze automatycznie połączył się z moim dyskiem. Już mogę to zamknąć. I pokażę Państwu, że tak to właśnie wygląda. Wchodząc na komputer, dysk C, katalog Export. I tutaj w PDF-ie WH Okna Cloud zapisał po prostu ten dokument do PDF-u. Mając go już u siebie na dysku, bardzo łatwo przesłać go dalej albo wydrukować jak klasyczny wydruk. Po prostu nie ma możliwości, albo jest, tylko jest ona nieco skomplikowana, bezpośredniego drukowania z clouda na drukarkach. O wiele łatwiej jest to zrobić poprzez zapis w PDF. Jak Państwo widzieliście, trwało to dosłownie kilka sekund. Wprawny operator po prostu robi to automatycznie i nie ma z tym żadnego problemu. Dobrze, wrócę jeszcze w takim razie do spraw raportowania, bo również pracując z Państwem, którzy już używacie wersji cloudowej, padały takie pytania, czy można dla każdego z dealerów przygotować osobne raporty w cloudzie. I odpowiedź brzmi tak, i jest do tego przygotowany mechanizm. Ja się teraz zaloguję na producenta, czyli tutaj powiedzmy zrobimy wyloguj. Zaloguję się na swojego producenta takiego testowego i pokażę Państwu, jak to wygląda. Mamy zakładkę dealerzy i ja mam tutaj jednego dealera, na którego byłem zalogowany i pokazywałem Państwu przed chwileczką, jak to wygląda. I jest zakładka raporty. W tejże zakładce możemy użyć indywidualnych ścieżek do raportów. To znaczy, że jeżeli producent czy dealer chciałby mieć indywidualne raporty ze swoim logiem albo inny wygląd, czy jakiś w innym języku, to wtedy po prostu zakładamy na chmurze katalog, do tego katalogu przekierowujemy dla jego raporty i wskazujemy konkretnemu dealerowi ścieżkę do jego raportów, używając tego checkboxa, czyli używaj indywidualnych ścieżek. I w ten sposób każdy dealer może mieć swój katalog ze swoimi raportami, no i oczywiście widzi on swoje raporty domyślnie wchodząc do clouda, tak jak ja to przed chwileczką Państwu zademonstrowałem, będąc na swoim testowym dealerze. Miałem raport spersonalizowany pode mnie, było tam widać, że jest logo, oferta kiju. Inny dealer może mieć zupełnie inne raporty, pokażę to Państwu za chwilę na innym przykładzie, który będzie się wiązał też z pewną funkcjonalnością. Jak widać, jest to raport tylko dla mnie. Teraz pokażę Państwu, jak po stronie producenta założyć dealera i obsługiwać całego tego clouda. Jest to bardzo proste, bo nasi programiści przygotowali całą tą platformę w oparciu o, to znaczy tutaj ten interfejs, w oparciu o przeglądarkę internetową, więc jest to proste
do obsługi. Myślę, że nie będzie to stanowiło żadnego problemu, a jeżeli byłyby jakieś pytania, to oczywiście nasi koledzy terenowi służą pomocą. Zresztą oni też instalują i zakładają te pierwsze instancje dla producentów. Czyli jestem teraz producentem i mam tutaj swoich dealerów. Poprzez przycisk dodaj dealera pojawia nam się okienko z właściwościami, gdzie możemy tych dealerów podokładać. Loginem jest e-mail i będzie on właśnie tak, jak na początku pokazywałem, loginem do programu, na który też przyjdzie hasło do połączenia się z chmurą. Wybieramy odpowiednie ustawienia. Ja w tej chwili nie mam żadnego wolnego adresu e-maila, myślę, że każdy z Państwa będzie wiedział, jak to zrobić. To jest dość prosty interfejs. Ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. NIP dealera powinien być taki sam, jak macie Państwo założony w klasycznej wersji producenta. Tam, gdzie w WH oknach, w zakładce dealerzy, w bazach zakładamy dealera, to tu powtarzamy ten NIP. Ważny checkbox aktywny. No i wybieramy też język interfejsu i język bazy danych, dlatego że WH Cloud automatycznie przełącza się między tymi językami i pracuje na bazach wielojęzykowych i na interfejsach wielojęzykowych, o ile te bazy i interfejs macie Państwo przetłumaczone. Ale z doświadczenia wiemy i mamy tutaj też opracowane interfejsy w różnych językach, takich powiedzmy popularnych jak niemiecki, angielski, a nawet francuski czy włoski. Ja tutaj na tej wersji swojej mam przygotowaną wersję bodajże między innymi też włoską i ona tak się domyślnie logowała, tylko na potrzeby, oj, tam jakiś grek mi się wyrwał, to nie miało być tak, miał być Italian, ok. Czy uda mi się zamknąć? Tak. Wrócimy. No widzę, że Ctrl N mi tutaj działa. I mamy interfejs po włosku i można współpracować z dealerem, który jest Włochem. Wrócę jeszcze do zakładania dealera, czyli do przeglądarki, bo wszystko, tak jak powiedziałem, robimy w przeglądarce. Dodajemy dealera, no i od tej pory możemy działać z nowym dealerem. Następnym tematem, który chciałbym Państwu pokazać, jest alternatywna wersja połączenia do serwera, do chmury, ale ona działa tylko na systemach Windows. Jak to działa? Mamy tutaj przygotowany dodatkowy programik. To zamykam to. Nazywa się WH Cloud Run. Jeden z naszych zaprzyjaźnionych kolegów przygotował taki program. On jest do ściągnięcia również tam z głównej strony clouda. Robi dokładnie to samo, co logowanie przez chmurę, ale z pominięciem, przez przeglądarkę, przepraszam, ale z pominięciem przeglądarki. Programik, który startuje za nas cały proces. Wystarczy podać login, hasło i w tle program odpala nam clouda. Jest to alternatywna forma jakby z pominięciem przeglądarki, ale co ona nam daje? Jako że to uruchomienie pierwsze trwa kilka minut, można taki program dodać do autostartu Windowsa, zaprogramować sobie, znaczy dodać go do autostartu i w momencie, kiedy włączymy rano swój komputer, przychodząc do pracy, do biura, program z automatu podłączy się do clouda i odpali wersję cloudową. To, co właśnie teraz się stało. To było dokładnie to samo, co zrobiłem poprzez przeglądarkę. Zamkniemy. Wrócimy do strony logowania WH Clouda. Jeszcze raz zaloguję się na producenta. Jako producent również widzę, że mam aktywnego jednego dealera, czyli
ten mój dealer, któremu go Państwu pokazywałem, jest w tej chwili aktywny. Ten piorun tutaj pokazuje, że dealer działa. Mamy możliwość zabicia serwera, czyli wylogowania na siłę komputera dealerskiego. To się przydaje czasem, kiedy dealer ma jakiś problem, coś się zawiesiło, nie chce działać, albo aktualizujemy bazę i chcielibyśmy wymusić aktualizację, żeby już dealer nie pracował na tej sesji. Dlatego można zabić. Czasami do rzeczy serwisowych to się udaje. Mamy możliwość ogłoszenia komunikatu, czyli przekazania dealerom jakiejś informacji, że na przykład trwają prace konserwacyjne na bazie, czy wymieniamy raporty i taki komunikat będzie się dealerom wyświetlał. Ważna rzecz to aktualizacja bazy. W jaki sposób zaktualizować bazę na cloudzie? Mamy tutaj zrobiony pełen automat, który zaktualizuje bazę dla dealerów. Producent musi wcześniej przygotować aktualizację do dealera, czyli ten klasyczny pliczek, który w bazach, teraz pokażę, przypomnę, gdzie to się robi. Dealerskie, przygotowanie uaktualnienia, czyli generujemy ten plik z aktualizacją bazy danych. Ja taki plik już mam przygotowany, on leży u mnie w katalogu eksport. Zaraz go Państwu pokażę. To jest ten plik do dealera, czyli klasyczna nazwa z datą, z wersją programu i z nazwą bazy danych. I wystarczy tutaj, nie to okno, wystarczy wskazać ten plik do aktualizacji. Przeglądamy eksploratorem, jestem na dysku C, katalog eksport, wskazuję plik i pobieram na serwer, czyli wysyłamy plik do serwera, do chmury. Jak widać, mam dobre łącze, szybko to idzie. Przetwarzamy. Serwer zgłosił gotowość i teraz mamy dwie możliwości. Mamy możliwość startowania aktualizacji natychmiast, czyli wybieramy tę opcję i rozpocznie się proces uaktualniania bazy danych na chmurze. Będzie to 100% automatyczny proces, wystarczy to kliknąć. Albo druga opcja, możemy zaplanować aktualizację. Możemy wybrać godzinę, o której dokona się aktualizacja programu. Można sobie wybrać na przykład jakieś wieczorne czy nocne godziny, tak żeby na rano było wszystko przygotowane. I tylko kwestia wybrania tej godziny, zaplanowania aktualizacji i zrobi się aktualizacja. Ja wystartuję natychmiast i będziecie Państwo widzieli, to chwilkę potrwa, więc ja może w tym czasie troszeczkę opowiem, jak to też wygląda z naszej strony jako firmy Winkhouse z tym cloudem, dlaczego tak się stało i kiedy to zrobiliśmy. Około 2 lat temu rozpoczęły się prace nad WHA Okna Cloud. Wybraliśmy platformę clouda firmy Amazon i całą resztę tego nasi programiści oprogramowali na tej platformie, przygotowaliśmy te wszystkie mechanizmy, tą obsługę, którą Państwo w tej chwili widzicie, tego rozwiązania. Od około roku mamy wielu aktywnych dealerów na naszej tej nowej technologii i widzimy taki trend, że nowi pozyskiwani dealerzy już bardziej są skłonni przechodzenia do wersji cloudowej, aniżeli do wersji klasycznej, ale też wielu klientów, tym bardziej dzisiaj w dobie tego, co się wydarzyło i pracy zdalnej, zgłasza się do nas o możliwość przejścia na wersję cloudową. Warto tutaj też wspomnieć i wyprzedzić pytanie, które prawdopodobnie by padło, jak wygląda sprawa migracji dokumentów z clouda, z klasycznej wersji do clouda, bo jeżeli przenosimy się do clouda, ja tu może jeszcze wrócę na chwilkę do tej prezentacji, niech się to robi, pokażę ten diagram, czyli gromadzenie tych dokumentów, tak jak Państwo tutaj widzicie, ten piktogram serwera jakby symbolizuje to, że te dokumenty trzymane są tam w cloudzie. No i
Teraz mam wersję klasyczną, na której mam 1000 ofert, może więcej. Ja chciałbym przejść do pracy w cloudzie, to wtedy te dokumenty z komputera dealera należałoby zmigrować do clouda. I istnieje taka możliwość. Robimy to poprzez naszych informatyków terenowych. Każdy producent, który będzie miał takiego dealera, który chciałby przenieść te dokumenty do clouda, poprosi swojego informatyka terenowego i my po prostu przeniesiemy dokumenty do clouda i od tej pory będą one już tam w tym cloudzie funkcjonowały. Ale ważna informacja, że dokumenty zrobione w cloudzie nie będą synchronizowane do wersji klasycznej, żebyście Państwo zrozumieli, że to, co w cloudzie, to już jest w cloudzie, a nie na wersji klasycznej. Mamy wtedy już jakby dwie bazy danych i one nie są ze sobą replikowane. To, co przeniesione do clouda, zostaje już w cloudzie. I nie wiem, czy Piotr, jakieś pytania od naszych tutaj słuchaczy są, bo dosyć już trwa ta prezentacja, a... Tam jedno pytanie, zadam sobie w okienku questions. Pierwsze pytanie ci przekazałem. Wiesz co, to spojrzę, bo ja miałem tutaj ten panel wyciszony, wyłączony, ale ja tego questions tutaj, dobra, widzę. Proszę mi dać chwilkę, żebym sobie to odczytał. Dealer, nie mając zainstalowanych lokalnych WHA okien, nie ma folderu export. Pokaż proszę, jak dealer może znaleźć swój lokalny dysk. Dobrze, czyli pokażę, jak można będzie przechodzić z wersji cloudowej eksploratorem na dyski lokalne. Mam nadzieję, że za bardzo tego nie skomplikowałem. Czyli podgląd. Zapis, czyli muszę teraz wywołać ten eksplorator. No i tutaj klasycznie komputer, jest to komputer na chmurze, ale on ma podłączone nasze dyski lokalne. Te dyski tutaj z tym takim, z ikonką, która symbolizuje podłączenie do sieci, to są nasze dyski lokalne. To jest mój dysk C. No i tutaj ja akurat ten katalog eksport mam, ale można wskazać równie dobrze inny katalog. Jaki sobie stworzyć, czy na dysku D nawet, możemy wrócić tutaj do eksploratora i wybrać zupełnie inny katalog do przechowywania tych wydruków. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Natomiast domyślnie instalujemy taką ścieżkę na cloudzie, że jest to C, eksport. I polecam Państwu, żeby taka ścieżka była, aczkolwiek można się umówić, że będzie to inna i nasi informatycy terenowi przygotują taką ścieżkę. Dobrze, wrócimy w takim razie do przeglądarki. Zobaczymy, jak nasza aktualizacja. Bo teraz następuje import AE3 do bazy pośredniej, więc ten proces jeszcze trwa. No powiedzmy, że jest to nieco dłużej niż w wersji klasycznej, ale w pełni zautomatyzowane, więc no nie ma tutaj aż takiego pośpiechu, żeby to się stało powiedzmy w kilka minut. Jeżeli potrwa 15, to chyba nic się nie stanie. I teraz chciałbym Państwu pokazać coś, czego nie ma w klasycznej wersji dealerskiej, jest nie do zrealizowania, natomiast mamy to na wersji cloudowej. Może niektórzy uważni obserwatorzy zauważyli, że tutaj pojawia się, ja tutaj mam teraz tą aktualizację, więc przejdę do innej zakładki, pojawia się coś takiego, czasami jak subdealer. Klikając w dealera, jest tutaj taka zakładka jak subdealerzy. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom, które już niejednokrotnie słyszeliśmy od naszych producentów i dealerów, żeby stworzyć możliwość robienia jeszcze kolejnej warstwy tak zwanych subdealerów. Czyli klasyczny dealer, ten duży dealer jest jakby hubem, który gromadzi dokumenty od swoich dodatkowych partnerów. Myśmy to nazwali subdealer, to mogą być jacyś handlowcy, ale generalnie zasada, idea jest taka, żeby dealer współpracujący z producentem mógł stworzyć własną sieć pod dealerów i gromadzić od nich dokumenty i zadecydować w odpowiednim momencie, czy te dokumenty wysyłam do producenta, czy nie. On jest jakby tą bramą, która prześle dalej dokumenty do producenta. I
to jest w tej chwili możliwe na wersji cloudowej. Dlatego zachęcam Państwa do przechodzenia na clouda, jeżeli macie potrzebę stworzenia, czy Państwa dealerzy, mówię tutaj teraz do producentów, potrzebują stworzyć sobie siatkę pod dealerów, mogą to zrealizować poprzez WH Okna Cloud. Ja takiego subdealera mam przygotowanego i teraz Państwu zademonstruję, jak wygląda przepływ dokumentu od subdealera do dealera i od dealera do producenta. Czyli wrócimy znowu do przeglądarki. Ja sobie tutaj odpalę w oknie prywatnym, czyli tu wylogujemy. Zaloguję się na subdealera. Oj, chyba mam tam. A, dobrze. Nie pokażę Państwu, bo rozpocząłem prace konserwacyjne na bazie danych i nastąpił import aktualizacji bazy i w związku z tym mamy ten komunikat prace konserwacyjne. No mam nadzieję, że to się szybciutko skończy, tak abym mógł Państwu zademonstrować, jak wygląda komunikacja z subdealerami, dealerów z subdealerami i tak dalej, to co przed chwileczką powiedziałem. Wrócimy w takim razie do, to było tutaj tak, do producenta. Tu mam tam aktualizuj bazę. Ach, coś tam się nie przełączyło. Dobrze, czyli odblokujemy sobie tych dealerów, wrócimy. Tutaj powinien być, robimy zabicie serwerów. Przydało się. Dobra, spróbujemy w takim razie jeszcze raz. No nie, trzeba w takim razie będzie ten proces zatrzymać. Ja postaram się to zrobić, a może w międzyczasie jakieś pytania od Państwa, to z chęcią tutaj udzielę odpowiedzi. Zobaczymy. Tak, sprawdź, Adamie, tam są jeszcze pytania. Są pytania, dobrze. Mógłbyś mi, Piotrze, je odczytać, bo ja widzę tylko jedno to pytanie na razie. To musisz scrollować w dół. Wiesz co, scrolluję. Antywirus Avira wykrywa go jako wirus. Pewnie pytanie dotyczy tego programiku, który się łączy. Pewnie jakaś heurystyka programu antywirusowego wykryła, że jest to połączenie i pobieranie pliku RDP i dlatego, no, na pewno nie ma tam żadnego zagrożenia, trzeba by po prostu zrobić wyjątek na programie antywirusowym i wyłączyć, dodać go do zaufanych programów. Dobrze, postaram się następne pytanie. Jak dodać pracowników w ramach jednego dealera? Czy każdy ma swój login indywidualny? Tak, każdy pracownik ma swój indywidualny login, tym loginem jest adres mailowy i dodajemy go dealerze, tutaj gdzie teraz jestem, proszę zobaczyć, jest przycisk dodaj użytkownika i dodaj użytkownika oznacza, że w ramach tego dealera dodajemy kolejny e-mail jako użytkownik. I dlaczego, proszę zobaczyć, że nazwa firmy, czyli ten dealer, jest już nieaktywny, bo dodaje dealera w ramach już istniejącej bazy i również nieaktywny jest NIP dealera, bo też to będzie pracowało w ramach tego samego NIP-u, czyli tej samej bazy danych. Natomiast mogę ustawić różne interfejsy, języki interfejsów
języki baz danych, domyślne oczywiście, jak również temu pracownikowi mogę ustawić, czy dobrze mówię, żebym się nie zagalopował, raporty, nie, raporty będą te same, raporty będą te same, ale dodajemy poprzez, dodaj użytkownika. W ramach dealera dodajemy użytkownika i tych użytkowników możemy tworzyć wielu. I jest to taka forma właśnie tej grupy, którą tutaj Państwu pokazywałem w tym slajdzie. O, przełączymy. Czyli analogicznie to, co tutaj widać, to jest pracownicy biura, ale rozproszeni i dodajemy to poprzez dodaj użytkownika. Postaram się znaleźć kolejne pytanie. Czy materiał będzie gdzieś zamieszczony na YouTubie? Tak. To jest bardziej pytanie do Piotra, ale z tego co wiem zamieszczamy. A przede wszystkim zamieszczamy też na naszych stronach internetowych z odnośnikiem do YouTube'a. Mam kolejne pytanie. Czy zmiana baz musi wymuszać ponowne logowanie przez www? No jeżeli zabijemy serwer, to tak, to wtedy dealer musi się ponownie zalogować, bo po prostu ta instancja, czy ta sesja, która była, zostanie wyłączona. Jeszcze postaram się przez chwilkę tutaj zawalczyć z tym subdealerem, może mi się uda zabić, odblokować tych dealerów. Będę szybko sobie tutaj. Odblokujemy dealerów. Dobrze. Dobrze, udało się. Będę teraz uruchamiał sesję subdealera. Czyli teraz poczekamy te kilka minut, zanim maszyna wstanie. To, o czym Państwu mówiłem, że jest to te 4 do 6 minut uruchamiania programu. Zanim to się uruchomi, wrócę, może tu jest jeszcze jakieś kolejne pytanie. Czym się różni użytkownik od subdealera? Bardzo dobre pytanie. Użytkownik to jest kolejny pracownik w ramach tej samej bazy danych i jakby użytkownicy to są pracownicy w ramach jednego biura. Widzą między sobą dokumenty, ale w ramach biura dealerskiego, a nie subdealerskiego, czyli ten poziom wyższy. Natomiast subdealer to jest jakby warstwa niżej i widzi tylko swoje dokumenty, a nie widzi dokumentów biura, dla którego pracuje. Natomiast biuro, dla którego pracuje, widzi wszystkie dokumenty i subdealera, i dealera. Czyli jeżeli nawet taka ekstremalna sytuacja by była, że dealer ma swoją sieć, grupę, czyli tych użytkowników, powiedzmy trzech, czterech, i ma subdealera, to wszyscy pracownicy biura, tych czterech powiedzmy, będzie widziało dokumenty, które przesyła subdealer, ale subdealer nie będzie widział dokumentów pracowników, którzy są w tym biurze tego naddealera, jakby to powiedzieć. Ja za chwileczkę to zademonstruję. Niech tylko się uruchomi tutaj ta sesja dla subdealera i to się, myślę, że to się Państwu rozjaśni. Spróbuję kolejne pytanie. Czy ilość użytkowników w ramach dealera ma wpływ na miesięczny koszt? Tak. Każdy użytkownik to osobna instancja na chmurze, to osobna maszyna, która się podnosi. Jest to traktowane dokładnie tak samo jak jakby kolejny dealer. Czyli jeżeli producent ma kilku dealerów, to każdy użytkownik jest traktowany jak kolejny dealer. Jeśli chodzi o koszty, to sprawa jest indywidualna. Każdy producent jakby rozmawia na ten temat ze swoim opiekunem handlowym i koszty obsługi wersji cloudowej są ustalane indywidualnie. Oczywiście
Zaznaczam tutaj, że usługa WHO na Cloud jest usługą płatną. Czy za subdealerów jest opłata jak za dealera? Takie pytanie. Tak, opłata za subdealera jest dokładnie taka sama jak za dealera. To tak naprawdę niewiele się różni. Ta analogia jest dokładnie taka sama. Czy użytkownik, czy dealer, czy subdealer, to wszystko jest to samo, dlatego że wstaje kolejna maszyna. Nie ma tutaj jakby związku w ramach bazy, że to jest jedna baza, natomiast jest to, ważna jest ilość użytkowników. Każdy użytkownik, czyli dealer, subdealer lub użytkownik w ramach dealera, to jest kolejna maszyna, którą uruchamiamy na chmurze Amazona i stąd jest pobierana opłata. Czy subdealer może mieć wielu użytkowników? A to dobre pytanie, bo jeszcze tego nie przerabiałem, to zaraz zobaczymy. W tej chwili akurat mogę pobrać połączenie dla subdealera. O, i nawet zrobimy to w ten sposób, że ja mam teraz to hasło, które kopiujemy. Ważna informacja, na przeglądarkach Internet Explorer i Chrome od Google'a działa to kopiowanie, natomiast w Mozilla, w Firefoxie nie zawsze się to dobrze kopiuje, więc jeżeli ktoś używa Firefoxa, to lepiej sobie to zaznaczyć i skopiować do schowka, niż korzystać z tego narzędzia. Natomiast na Internet Explorerze i na Chromie nie ma z tym problemu. Dobrze, uruchamiam teraz wersję subdealera. Dobrze by było w tym czasie też uruchomić wersję dla dealera, żeby można było zobaczyć, jak te dokumenty będą przechodziły. Dlatego dealera uruchomię poprzez WHO na Run. Splash screen mi przykrył. To jeszcze chwilka. Dobrze, jestem subdealerem, ale zrzucę sobie na pasek, a w tym czasie zacznę uruchamiać wersję dealerską, a nie subdealerską. Mam nadzieję, że to się Państwu nie miesza, bo to trzeba zwracać uwagę teraz, kto jest kim. Może tak, zostawmy tego subdealera jako ten włoski interfejs, to będzie widać. Mam te same pulpity, dlatego proszę mi wierzyć na słowo, jedynym dowodem, że jestem subdealerem, proszę spojrzeć tutaj, ten użytkownik, który jest tutaj na belce, sub, podkreślenie 0, podkreślenie Q1 test, to świadczy o tym, że jestem teraz na wersji subdealera. Ona wygląda dokładnie tak samo, tylko chodzi o filtrowanie dokumentów. Zrobimy sobie nowe zlecenie. Pokaż wszystkich. Nie mam, czyli jakiegoś tutaj klienta stworzę test, sub, defaler. Będzie dokument. Zwiększymy, żeby to było dobrze widać. OK. Może jakiś, oj, tutaj damy, dobrze. Ja specjalnie tutaj dodaję te okucia, żebyście Państwo też mogli zauważyć, że to naprawdę działa szybko. I jak to się mówi w języku młodzieżowym, nie laguje, wszystko działa płynnie i nie potrzeba do tego jakiegoś rewelacyjnego łącza, to nie są duże pakiety, ta transmisja RDP jest dobrze zoptymalizowana. Dobrze, czyli mam taki dokument, nazywa się zlecenie 002, a może inaczej, zapiszemy go jako sub, to będzie lepiej widać. O, tutaj to piszę w masce dokumentu sub i wyślemy tą trójeczkę. I teraz przejdę w otwórz istniejący dokument. To będzie dobrym sprawdzianem tego, co tutaj się dzieje. Zlecenia.
Tu mam dokumenty 003, sub 0201, czyli jestem subdealerem, mam tu jakieś dokumenty 3 skreowane. Teraz przełączymy się na wersję dealera, czy na instancję dealera. Tutaj jeszcze się ona podnosi. Możemy w tym czasie sprawdzić, czy pojawiły się jakieś kolejne pytania. Tu widzę, że jeszcze chwilkę potrwa. Czy płatnikiem jest producent? Takie pytanie tutaj mam. Proszę Państwa, no to już są indywidualne sprawy między... No generalnie Wing House rozlicza się z producentem, no ale jakby sprawa tych płatności to jest jakby indywidualna rzecz między producentem a dealerem. Ale tak, producent rozlicza się z Wing House'em. Czy subdealera dodaje producent, czy... dealer. Jeżeli dealer, to czy można mu to zablokować? Nie, subdealera dodaje producent. Dobrze mówię? Przepraszam, muszę to sprawdzić, bo i czy można to zablokować? Nie, subdealera dodaje producent. Dealer nie może dodawać. Dobrze, startuje mi już tutaj wersja dealera. OK. I teraz proszę popatrzeć. Użytkownik. Dealer Adam Q, już nie sub. Jak się przełączę, tu jestem na tym dealerze sub, a tu mam drugą instancję odpaloną, jest to dealer, ten nad dealer, który ma sub dealera. Otworzymy istniejący dokument. I proszę zobaczyć, dealer już widzi dokumenty, które zrobił sub dealer. Widzi 03 sub, 01, tą dwójeczkę, którą przed chwilą też zrobiłem, tu będzie widać, jak się wczyta. Jeszcze chwilka. A jak się, dobrze, niech się wczytuje ten dokument, a ja się przełączę na subdealera. Otwórz istniejący dokument. No i proszę zobaczyć, że subdealer widzi tylko swoje dokumenty. Natomiast dealer widzi i swoje, i subdealera. I teraz dealer może dalej przesłać ten dokument od subdealera do producenta. Czyli powiedzmy sobie, wejdę jako dealer, ten szef siatki subdealerów, skontroluję, powiem, no tak, ale tu jest za szeroko, to zrobimy 1800. Zapisujemy. Te zmiany automatycznie, bo pracujemy jakby na tej samej bazie, zostaną zapisane i u subdealera, i u dealera. No i teraz jako dealer postanawiam wysłać to do producenta. Czyli ten 003 sub poszło. Następnie odpalę w ucha okna producenta. Jestem teraz producentem. Komunikacja dealerska. I odebrano jeden dokument. Zobaczymy, co tam się odebrało. Zlecenia od dealerów. Proszę bardzo. Jest dokument od subdealera przesłany przez dealera. Czyli jak Państwo widzicie, ta komunikacja świetnie funkcjonuje. No i dostajemy kolejną możliwość pracy z subdealerami. To, czego nie oferuje i prawdopodobnie nie będzie oferowała wersja klasyczna WH Okien. Dlatego gorąco polecam przechodzenie na WH okna w cloudzie, bo jest to przede wszystkim bezpieczne. Jak widać, pracuje się całkiem przyjemnie, program jest responsywny, nic nie haczy, można pracować niemalże nie odczuwając żadnej różnicy poza wydrukiem, który trzeba zapisać na PDF-ie na swój dysk. Jeszcze wrócę na chwilkę, czy mamy jakieś pytania, bo w zasadzie powoli zmierzamy do końca.
Jeżeli będzie jakieś pytanie, to postaram się odpowiedzieć. Chyba już nic nowego nie widzę. Jeżeli Piotr ma jakieś pytanie, to słucham. Halo Piotrze. Zobacz, czy odpowiadałeś już to, czy można na cloudzie ustawić nową wersję WKO? Wiesz co, nie za bardzo zrozumiałem, jakbyś mógł troszkę bliżej mikrofonu. Czy można na cloudzie ustawić nową wersję WKO na u dealera wersję? Czy u dealera jest starsza, a na cloudzie jest nowsza? Nie, to za bardzo się nie trzyma logiki. Na cloudzie może być nowsza, no bo to dealer jest na cloudzie. Chyba że dealer chciałby mieć dwie wersje, klasyczną i cloudową, to wtedy jest taka możliwość. No, chodzi tutaj o zgodność głównie z producentem, żeby była taka wersja na cloudzie, jaką ma producent. Aczkolwiek jest taka możliwość, że czasami przygotowujemy co jakiś czas zgodność dokumentów, że można z wersji, powiedzmy, piątej było odesłać dokument w zgodności do formatu 4, albo w wersji, mając wersję szóstą, odesłać dokument zgodny z wersją piątą, ale uczulam Państwa, że jakby równanie do dołu powoduje to, że możemy utracić pewne informacje, czyli jeżeli wersja wyższa ma jakieś pole, na przykład wielowalutowość, albo pole, którego nie ma w wersji niższej i odeślemy taki dokument w zgodności, to trzeba się liczyć z tym, że te informacje nie zostaną tam przekazane, bo ta starsza wersja nie wie, że takie pola istnieją i ona ich nie wczytuje. Zgodność polega na tym, że dokument się nie zawiesza, czy powiedzmy nie uszkadza i pozwala nam na wczytanie, natomiast tracimy informacje, które są w nowszej wersji. Ale odpowiadając, o ile dobrze zrozumiałem, to tak, można mieć jakby starszą wersję u producenta, a nowszą na cloudzie. No i dealer, jeżeli by miał jakąś inną na swoim lokalnym komputerze, no to też, tylko zawsze no, trzeba pamiętać właśnie o tej zgodności. Czy jeszcze coś? Przepraszam, co jeszcze są pytania? Jeszcze trzy nowe pytania doszły. Czy można archiwizować bazy danych z cloud na lokalnym komputerze? Powiem szczerze, że nie przerabialiśmy czegoś takiego. Myślę, że można na jakieś życzenie klienta dałoby się coś takiego wyciągnąć, ale jest też możliwość przesyłania dokumentów z wersji cloudowej na swój komputer. Zaraz Państwu pokażę, jak to można zrobić. Czyli przełączę się tutaj na tego dealera czy subdealera, nieważne. I otwierając dokument, czy wybierając z grida, też można tak zrobić. Mogę zrobić coś takiego jak eksportuj dokument i zapisać go jako ten klasyczny plik OFR. Proszę zobaczyć, że on również podpowiada mi zapisanie na dysku C export. Tak, czyli zapisuję to na moim dysku i mam dokument przeniesiony w formie OFR-a. Pokażę, jak to wygląda. Tutaj to jest to, co przed chwilą byłem na serwerze na cloudzie, zapisałem sobie w formie pliku i teraz jeżeli byłbym dealerem, to mogę sobie do swojej lokalnej instalacji wgrać ten plik i mieć. Natomiast hurtowo pewnie też by się tak dało zaznaczyć i powczytywać wszystkie pliki, ale sama archiwizacja jakby, no, nie wiem, czy miałaby służyć, no bo zakładamy, że tam się nic nie wydarzy, że jednak Amazon to porządna firma i taki cloud od niego nie ma prawa nic się stać, więc nie ma potrzeby chyba robienia archiwizacji. Zawsze do tych dokumentów będzie można wrócić. A zgrać pojedynczo jak najbardziej. Dobrze, poszukam następnego pytania. Chyba już nie widzę nowszych pytań. Piotr, czy masz jakieś pytanie, które pominąłem? Tak, są pytania. Nie wiem, czy na to odpowiadałeś, po których portach to co działa? Windows już odpowiadam. RDP blokuje, bo miałem problemy.
Standardowo, no z tego co ja pamiętam, RDP zawsze chodziło na porcie 3389 i prawdopodobnie po takim porcie to działa. Więc jeżeli ktoś ma klasyczne połączenie RDP, to nie powinno być najmniejszego problemu z połączeniem. Także wystarczy odblokować 3389 albo odblokować dla aplikacji RDP, wskazując exeka. Widzisz kolejne pytania? Czy czytać? No nie widzę właśnie. Okej. Czy subdealer może wysłać bezpośrednio zlecenie do producenta? Czy subdealer, tak? No. Bardzo dobre pytanie. Subdealer nie powinien wysyłać bezpośrednio do producenta i tak to będzie funkcjonowało. Jeszcze w tej wersji, którą Państwu dzisiaj pokazałem, tam jest taka możliwość, ale to będzie zablokowane, bo jest jakby to niezgodne z założeniem. Dlatego subdealer nie będzie mógł wysłać zlecenia bezpośrednio do producenta. Subdealer będzie gromadził tylko dokumenty w ramach bazy tej wspólnej, gdzie jest dealer i subdealer. Natomiast to dealer jako hub zadecyduje o tym, czy dokumenty wysyłać, czy nie. Więc odpowiadając na to pytanie, nie będzie można wysyłać przez subdealer bezpośrednio do producenta, bo taki skrót burzyłby całą ideę subdealera. Pomijałby tego swojego hub'a. Kolejne pytanie, czy można archiwizować bazy danych z cloud na lokalnym komputerze? No to już odpowiadałem przed chwileczką. Dobrze. Kolejne, gdzie i czy ustawienia w cloudzie się zapisują, Dobrze, dobre pytanie, już odpowiadam. Ustawienia się zapisują, ale do pewnego poziomu. To co tutaj w dwóch oknach ustawiamy, czyli wyświetlanie jakichś tam parametrów w milimetrach i tak dalej, to co możemy w opcjach poustawiać, jest zapisywane. Natomiast większość zmian jest oparta o obraz, czyli ta maszyna, która wstaje dla Państwa, kiedy uruchamia się WH Okna Cloud, ona wstaje z obrazu i te zmiany, które są zapisane na obrazie, one zawsze są odświeżane jako nowe. Także ta część w rejestrach, która jest zapisywana odnośnie ustawień takich opcjonalnych programów, tutaj gdybyśmy sobie weszli, czyli zapisali domyślny język bazy danych, domyślny język interfejsu, wyświetlania i tak dalej, to co tutaj, to tak, natomiast grożę, czy jest jakby od nowa ustawianie, żebyście Państwo próbowali jakieś ścieżki sobie ustawić, czy zainstalować coś, nie wiem, wrzucić na tego clouda poprzez ten eksplorator Windows, bo jest taka możliwość, to będzie trwało, dopóki jest sesja podniesiona. Po ponownym uruchomieniu clouda to wszystko wraca jakby od zera. Dobrze, następne pytanie? Rola dealera, standard, jakie są inne role? Dobrze. Nie wiem, czy jestem w stanie z głowy wymienić te role, ale mamy cztery role. Mamy rolę standard, rolę basic, rolę gold i tej czwartej chyba nie pamiętam, ale powiem na czym to polega. Są to role ułatwiające uruchamianie i działanie clouda. Najniższa rola polega na tym, że za każdym razem pobieramy to. Ten pliczek połączenia, ten RDP od nowa, czyli wchodzimy logując się na clouda, tutaj czekamy, aż pobierze nam się ten jednorazowy plik połączenia, wpisujemy hasło i maszyna się uruchamia. Druga wersja to jest taka, która ma już zapisany ten plik jednorazowy, nie trzeba go za każdym razem pobierać. I trzecia i czwarte wersje to są wersje, które pozwalają na automatyczne podniesienie maszyny już na chmurze, i ona jakby oczekuje na nas, że wystarczy kliknąć w połączenie i ten cloud już jest odpalony. Ale żeby wyjść tutaj naprzeciw Państwu i żeby nie pobierać i nie czekać, to świetnie sprawdza się właśnie ten programik WH Okna Cloud Run, który za nas jakby w tle to wszystko podnosi, nie trzeba wklejać tych haseł, tyle że trwa to te kilka minut, ale no nie ma potrzeby jak gdyby wykupowania tych droższych wersji, które za nas już podnoszą i czekają tylko na to, żeby kliknąć połącz, czyli powiedzmy coś takiego, jakbym zrobił teraz, że już mam to uruchamione. Dobrze, następne pytanie. Czy działanie aplikacji WH Okna Cloud będzie działać bez internetu, na bazie na przykład dnia poprzedniego?
Bardzo dobre pytanie. Nie, nie będzie działać. Tutaj podstawowym jakby założeniem jest to, że działamy przez internet zdalnie, więc nie mając internetu nic na naszym komputerze się nie kaszuje, nie buforuje, nie mamy tego. I warunkiem pracy w cloudzie jest posiadanie internetu, ale zakładam, że no dzisiaj każdy internet ma, a tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest wymagane jakieś bardzo szybkie łącze, że standardowe łącza internetowe, które teraz Państwo posiadacie, wystarczą. To już nie są czasy modemów, każdy ma w miarę szerokopasmowe, ale równie dobrze może być to połączenie poprzez punkt dostępowy, przez telefon komórkowy, stawiając sobie własnego access pointa, to świetnie działa. Jeżeli mamy normalny zasięg tam 3G, bo już LTE to już na 100% jest bardzo dobra jakość połączenia, więc to będzie działało, ale warunkiem jest posiadanie łącza internetowego i to, co mówiłem wcześniej, też możliwość pracy na tych komputerach spoza systemu Windows, czyli Apple będzie działał, ale to też warunek, że wszystko się dzieje zdalnie tam na tej chmurze wywoływane przez to połączenie RDP. Następne pytanie. Okay, kolejne pytanie dotyczy wersji dealer Office kilku użytkowników jednej bazy. Czy użytkownikom można ustawić uprawnienia tak, aby dany użytkownik widział tylko swoje dokumenty? Tego chyba się nie da ustawić, ale myślę, że jest to do zrobienia, ale musielibyśmy to indywidualnie rozpatrzyć na tą chwilę, bo nie miałem takiego przypadku. Tworzenie grup i tworzenie subdealerów to jest nowość, także myślę, żeby się dało. No w tej chwili, żeby opisać, powiedzmy, w ramach jednej grupy, kto jest autorem danego dokumentu, można wykorzystać, no pokażę we właściwościach, mamy coś takiego jak osobę odpowiedzialną, czyli można tutaj przypisać autora tego dokumentu, który go skreował, tak żebyśmy wiedzieli, kto ten dokument obrabia, czy jest jego prowadzącym. Natomiast odfiltrowywanie, no tak trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, czy też tak Państwo robicie w biurach lokalnych, prawda? Czy jeżeli jesteście dealerem, który posiada kilka komputerów na jednej bazie, czy odfiltrowujecie te dokumenty? Pewnie nie, no wtedy jeżeli mamy na jednym serwerze postawioną tą, na jednej bazie mamy te dokumenty, to wszyscy wszystko widzą. Można to zrealizować w inny sposób, że każdemu pracownikowi w biurze stawiamy jakby innego dealera, ale wtedy producent musi Państwu zapewnić dodatkowy NIP i każdy pracownik będzie miał swoją indywidualną bazę i nie będą między sobą widzieli swoich dokumentów. Poproszę następne pytanie. Tak. Czy układ w tabeli, na przykład w istniejący dokument, jest zapisywany do następnej sesji? Jest zapisywany do... O ile jest zapisywany do rejestru, to tak. To tak, musiałbym to sprawdzić, ale no, będzie to trwało chwilkę, bo trzeba by było zabić. Na pewno póki sesja stoi, to będzie to ustawione, ale no, w tej chwili nie odpowiem Państwu na to pytanie, bo nie pamiętam, czy to się zapisywało, czy nie. Raczej tak. Okej. Okay. Zmienione raporty można zmienić w omawianym miejscu. W jaki sposób dodać te raporty do clouda? Już odpowiadam. Raporty do clouda dodajecie Państwo przez swojego informatyka terenowego, który obsługuje, bo on zakłada producenta i on ma też troszkę większe uprawnienia do clouda, tak właśnie po to, żeby zmienić wersję, bo sami Państwo nie jesteście w stanie zmienić wersji na cloudzie, trzeba to robić poprzez swoich partnerów IT z Winhouse'a i to my wrzucamy też aktualizację raportów, czyli wysyłacie Państwo raporty do nas i my taki raport, to jest kwestia czasami godziny, czasami pół godziny, czasami dnia, to zależy, czy ktoś jest dostępny, ale jest to kilka minut roboty dla nas, więc wstaje maszyna, aktualizujemy te raporty. Mogę powiedzieć tutaj o pewnej alternatywnej możliwości, znaczy jeden z naszych kolegów stworzył taki program, który replikuje się z jakimś dyskiem sieciowym typu Google Drive czy jakiś tam OneDrive i po prostu dealer może sam wrzucać, czy producent może też sam wrzucać sobie te raporty, a chmura, kiedy się podnosi, to ona te pliki synchronizuje. Aczkolwiek nie jest to permanentne zapisanie, tylko za każdym razem pobieranie i refreshowanie tych dokumentów. Tak więc
Tak jak mówię, no raczej robimy to my jako opiekunowie IT dla Państwa. Poproszę kolejne następne pytanie. Czy planujecie zrobić statystyki, ile dealer zrobił ofert? Bo w tej chwili są tylko z ostatniego miesiąca. Czy będzie można podejrzeć z poprzednich miesięcy? Tak, będzie można zobaczyć statystyki. Rozwijamy ten moduł i takie statystyki będą możliwe po stronie producenta i dealera również. Czy zerwanie łącza internetowego, na przykład przez operatora, wiąże się z tworzeniem nowej sesji i stawianie od nowa maszyny? Nie, nie wiąże się, o ile się nie wylogujemy i powiedzmy, bo ta sesja będzie trwała przez godzinę. Po zerwaniu łącza po prostu podłączamy się do tej samej sesji i wszystko będzie tak, jak zostawiliśmy, pod warunkiem, że nie minęła godzina. Po godzinie sesja zostanie automatycznie zamknięta, no i wtedy, jeżeli dokument był niezapisany, no to tracimy naszą pracę. Ale do godziny w tej wersji, mówię, tej najniższej roli serwera, mamy godzinę na to, żeby ponowić połączenie i nie utracić żadnych danych. Także zerwanie łącza nie skutkuje żadną tragedią. Czy będzie możliwość eksportu widoków do Excela? Jak najbardziej. Dlatego, że możemy, ja to pokażę, możemy to, co mamy tutaj, korzystamy z tej funkcjonalności tego grida, który mamy. Czyli taki, powiedzmy, może brzydki zrzut, ale jak najbardziej mogę sobie teraz zapisać do Excela. Save. No i program, jak widzicie Państwo, również pyta mnie, gdzie zapisać. Standardowo to jest ten mój katalog eksport na zdalnym dysku. Robię zapisz. Zamykam. Przechodzę na swój lokalny dysk C. No i jak widać, widok zrzut grida się zapisał. No, także odpowiadając na to pytanie, jak najbardziej. Poproszę kolejne. Więcej pytań nie ma. Adam, możesz już kończyć. Jeszcze masz jakieś ostatnie słowa? Nie, myślę, że jest to omówione dość szczegółowo. Jeżeli będzie więcej pytań, to polecam zwracać się bezpośrednio do informatyków terenowych. Odpowiedzą na wszystkie pytania. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania do mnie, to można zwracać się mailowo na adres, który zamieściłem na początku prezentacji, tutaj w tym PowerPoincie. Z chęcią odpowiem. I życzę Państwu zdrowia w tych trudnych czasach. Ja też dziękuję Ci za prezentację. Dziękuję Państwu za poświęconą uwagę i czas. Do końca webinarium pozostało z nami 77 uczestników, z czego bardzo się cieszymy. Jeżeli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania lub uwagi do naszego eksperta, to tak wspomniał, proszę kierować się do niego mailem. I w kwestiach technicznych webinarium wszelkie komentarze proszę kierować bezpośrednio do mnie. Kończymy dzisiejsze webinarium. Zapraszamy Państwa ponownie w terminie, który ogłosimy. W zasadzie już jeden zaplanowany, 10 kwietnia, też o godzinie 11. Także serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia.